Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andyt i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, a jest ze mną moja gwiazdunia Desełko. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, dawno nie było nas razem. Brakuje co prawda naszego Grzesiunia, naszego frufrufrududududunia. Nie ma go, słuchajcie, jest away. Po prostu wyjechał, piznął wszystkim, pojechał. Nie ma go. Tak, ma wszystkiego dość. Tak, właśnie jesteśmy sami ze Sełko. No, słuchajcie, ale na pewno niebawem nagramy w trójkę, bo wiem, że lubicie nasz trójkąt. Tak, bardzo nasz trójkąt. I rzeki rwące. Tak, i rzeki rwące. I rzeki rwące. Moi drodzy, jesteśmy razem, Desełko gra Klodetką i oczywiście gra na padzie, jakby standard. Tak, wiecie, sprawdziła sobie przed odcinkiem, jak się steruje, bo słuchajcie, Natalka sprawdziła i ostatni raz DBD nagrywaliśmy w październiku, listopadzie? Jakoś tak chyba, nie? Nie, sprawdziłam 20 października ostatni raz. Byłam w DBD, więc na pewno wtedy nagrywałam, tak, bo poza nagrywania, tak, nagrywkami nie gram. Nie grasz, także ostatni raz, słuchajcie, nie wiem, czy ten odcinek był wtedy w listopadzie, czy on był w październiku, bo my zawsze, wiecie, do przodu, nie? Tak. Do przodu nagrywamy, także... No tak to wyszło, natomiast dzisiaj jesteśmy sami, tęsknimy za Frodeuszem tak, naszym. Tak, właśnie Grzesiu nam napisał, tak beze mnie, no Grzesiu, ale następne będą z tobą. Czekaj, nagram mu wiadomość. Czekaj. Grzesiulku kochany, musisz ten odcinek zobaczyć, bo właśnie na odcinku nagrywam ci wiadomość, także buzi. Tak. No, bez naszego Grzesia jest, wiecie, zawsze tak smutno i pustawo. No, smutno, ale, smutno. Słuchajcie, my z Desełko też dajemy czadu. Oczywiście. Nie ma co się łamać. Ja to się boję po takiej przerwie. Słuchajcie, mamy drugą połowę marca. Tak, mamy drugą połowę marca, odcinek się połowi. Ostatni raz tu byłam 20 października. No to pół roku prawie. Także hit. Pół roku prawie. Desełko, pamiętaj, jak słyszysz skillczek, to taki dźwięk, jak robisz Gena, to wiesz. Tak, to pamiętam. Za drugim razem z haka spacjujesz. Się zastanawiałam się, ale to pewnie mi pokaże przycisk, który mam wcisnąć przy generatorze. Słuchajcie, ja po prostu słyszę to, jak Deseo daje głowę w dół i patrzy tak, na pada. Tak, to tak, to słyszę od razu, nie? Tak. Tak jest. No a co? O! Ośrodek? Mount Ormond. Ta mapa jest piękna. W ogóle? Kojarzysz chyba. Na pewno. Chyba tak. Gdzie jesteś? A dlaczego nie? Desełko, jesteś... A widzisz, że się zmieniło coś? Popatrz, że są postaci. Tak, widzisz? Czekaj, ja muszę zobaczyć, jak się schylało. No tam... Aha, tak się schylało. Dobra, a jak się biegło szybko? No ja nie wiem, to tam... Korzystaj z umysłu? A bo ty masz klucz. Jak sobie skorzystasz z umysłu, to zobaczysz, gdzie są generatory, totemy i wszystko. No bez sensu, żebym ja już od razu wskoczyła mu w... Co tu jest? No bez sensu. Natalia! Weźże. No ja najpierw chciałam się rozkręcić się sterowaniem. No i on mi rozkręcił swoje piłę na mnie. A to piła jest jakaś? Dobra. Tak. Dobra. I widzę, że cię podnosi. To teraz na haku nie robisz nic, tylko czekasz. Aha. Czekasz. No tak, zapamiętam to całe łoblowanie. Łoblowanie. No to po prostu jest dramatyzacja. Dobra. Dramatyzacją. No. Nie, wiesz co, ja... To jest Buba. O Boże, to jest Buba. Nie widzisz mnie. Prawda, że mnie nie widzisz? Idź stąd. Ty tak kucasz teraz? Tak. Mhm. Ja po ciebie biegnę, piękna moja. Dobrze. Biegnę po ciebie, bo aż mi cię szkoda. Od razu się wyleczę. Tak, żółta plamka się do mnie zbliża. Jestem twoją plamą w życiu. Przygarnij plamkę. Tak. I teraz tak. Czy on tu... Ale on tu idzie, on tu idzie, spierniczaj. Uciekaj, bo dostałaś pożyczony czas, moja droga, ode mnie. Czy jak cię piźnie, to nic ci nie zrobi. Tylko, że on chyba... Za mną idzie, dobrze, nie tuneluje. To się podoba, to się ceni. Ty dziadu! Nie! Nie, nie chcę leżeć! Nie! Leżę. Ooooo! No to, jakby fajnie. Muszę zobaczyć, co on cię powiesi. Desoko, ulecz się może. A ja nie wiem jak. A masz samą opiekę? Korzystaj z umysłu, nie. O, wiem, dobra, mam to. Lecz się i tam też będą spiczeki, uważaj. Robię. Aha, tam się lecz, dobra. On do ciebie idzie, nie, czekaj. Tak, uciekaj! Szybko. Ja pierdzielę. Tak, bo on cię od razu widział, bo on ma barwę tak zwaną. No co ty gadasz? Jak mam przeskakiwać? Ja nie umiem kuźwa przeskakiwać! Dlaczego ona nie chciała przez to przeskoczyć? Natalia, ja cię bitę. O, ktoś mnie ale ściąga. Ale ona nie umie przez okno wyskoczyć. Umie, tylko musisz... Musisz! Przyciskiem? Tak. Ona nie chce. Musisz. Ale już mi serce nie bije, wiesz? Bo idzie do mnie. Aha.
Ale tu mnie pani leczy, ale jestem ciekawy, czy mnie stuneluje, czy pójdzie za tą księ... No, ty kurde, kutafonie! Próbuję przeskoczyć przez jakieś ognie, nie będę, słuchajcie, sterowania. Natalka, trafił nam się pan, który nie tuneluje i nie kampi. Dobrze. A co to znaczy? To znaczy, że jak tylko ktoś cię ściągnie z haka, to nie leci za tobą, bo teraz, że cię znowu powalić. Albo jak na przykład ciebie powiesi i to stoi pod hakiem, czyli kampi. Nie robi tak. Bardzo dobrze, bardzo miło z jego strony. To jest sympatyczne. A gdzie ty jesteś? No ktoś mnie leczy. Wszyscy się leczycie, ja was nie widzę. Kurde, dalej nie wiem, jak mam przeskakiwać przez okno. Dramat. Dramatyzacją. A nie masz pokazane na przykład przeskocz, jak do okna podejdziesz? Właśnie nie, czekaj. Szukam teraz okna w ogóle. Szukam okna. W okna. Chciałam wyskoczyć przez okno. Dobrze. Szukaj okna. Szukaj okna. Nie, no przy okazji szukam Gena. Zrobiliśmy jeden. No my właśnie robimy. Znaczy ja, czekaj. O, robię. No rób pani ze mną. Dziękuję. Wydawało mi się, że to jest takie instynktowne. No, przeskocz przez ten płot. A, jest, dobra, już wiem. No. Umie? Umie. Czad. Słuchajcie, normalnie to jest tak jak granie na nowo, naprawdę po pół roku, granie tak, no na nowo. Tak, bo ty w ogóle nie grasz ze mną, no. O, czuj, nie, spin dalej stąd. Ale Natalka, powiem ci hit, mamy 7 minut odcinka prawie, a ty jeszcze żyjesz. No, jest to jest, progres. Powiem ci, progres tak. Ogromny. Jezu! Przepraszam, jeżeli się uniosłem. A ja ci nie widzę, a to czemu? Aha, bo ci nie machną, nie machną. Nie, nie machną mnie, nie machną mnie, bo się sfokusowało na innej pani. Ona to się z nim, słuchaj, lupuje wokół... Do takiej chatki, bo nie ma migeny, wiesz? Chatki. Chatka, ja chatka. Za głazem stoję, ja tak generalnie za głazem, o. Jest super. To był gen? Dobra, ja widzę gena, ja chcę tego gena. A nie mogę wyskoczyć sobie z Dobra. Balkonu? Nie mogę. O nie, on tu wraca, Boże, jestem nienormalny. O Jezu, widzę go. Dobra, dobra, dobra. A ty teraz... Dobra. Tak, ja tam kucam, ja tam majtam. Widziałam, Jezu! Dobra. Ja stąd spadam w takim razie. No i widział mnie. I jestem... Ja myślałem, że tak się ładnie... A nie, nie widział. Nie widział. Co? Zostawił mnie. Natalka zostawił mnie, słuchaj. To jesteś ty? Przyjdzie do mnie. Nie, to nie jesteś ty. To ktoś inny jest. Dobra, robimy gena. Jezu, widzę kogoś tam goni. Bo jesteś ty. O kogoś teraz... Teraz kogoś czepia. Już więcej mógłbym chcieć. Bo jesteś ty. I lecę koło tego gena, co tam byłeś koło niego przed chwilą. Ja tu jestem w tym genie, ja go robię to idę, tutaj. Idę, no chodź, idę, chodź, idę, chodź, biegnę, chodź. Biegnę. Bo on jest po drugiej stronie. Idę! A to nie jest ten gen! Ale to rób go, my już tam biegniemy, dobra. Rób go. Mhm. Czy ty go wysadziłaś właśnie, czy mi się wydawało? Nie. Nie? Absolutnie. Absolutacją? Ale słyszę bicie serca. Chodź. Cześć piękna. Talka, wróć. Ale czemu słyszałam serca? Ale słyszałam bicie serca. Bo on gonił się z panią. Aha. Teraz robimy. Fokus. Teraz poczekaj. Fokus. Teraz fokus. Wiesz, że jest okay, szansa, że wyjdziemy. Się. No wiesz, że jest szansa, że wyjdziemy z tego meczu. Taka dość spora. Jezus, na ostatnim kliknęłam, wiem. On się chyba z kimś goni, słuchaj. Tak. Fuck! Ja, przepraszam. Żeś... Bombi. No dobrze, no. Powiem ci, że naprawdę jest szansa. A czy wiesz, że ja w ogóle nie mam tych skliczeków? Ja w ogóle ich nie mam teraz. No co ty? Ja sobie po prostu trzymam myszkę, nie patrzę dookoła na mapę. No weź. No serio. Masz cheaty. Tak. Prawie o, koniec. Teraz mam skliczek, teraz sobie skliczek. Dobra, i teraz... Jest, udało się? Dobra, tak. Mhm. Jezu. I tu jest gen. I robimy weturykę, wychodzimy stąd. Ja pierkur, naprawdę? Natalka, Natalka! No co ty gadasz? Rób. Jest szansa. Może żebym go tylko nie rozpieprzyła. Skup się. Napierdzie, jakie emocje. Ej, serce mi bije. Czujesz? Tak. Jezu, ręce mi się pocą. Jeden na razie mi wyszło. Nie, już, ja już mam 3 albo 4, nie wiem, już nie ja liczę. Na razie jeden. O, kolejny mam skill, dobra, ja każdego ciopam. Boże. Mamy to, dobra, wow. dobra, tu jest brama. Pokaż, tu, gdzie mam biec. Tu, za mną. Aha, jest, widzę. Boże. Natalka. Jezus, nawet nie gadaj, to byłoby takie... On tu biegnie, uciekaj. Nie, dobra. Tam za pani trochę pootwiera. Można spuścić, co? Dobra, Natalka, tu, bo on tu tak, wiesz, trzeba kucnąć,
kampić, bo on to będzie może... Widzę. Dobra, dobra. Tutaj próbuję piłować. A, bo on biega z tą Widzę właśnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Żeby nas tylko nie widział. Ktoś otworzył drugą bramę. Ktoś otworzył drugą bramę na tylko? A gdzie jest druga brama? Po drugiej stronie mapy chyba. No tam poleciał, dobra. Myślisz? Chodź, tak. Dobra. Lecimy. Proszę serce, ale dobra, lecimy. A to tylko ty, czy ja też? Jezus, on wraca! Nie! Czemu ty tu mnie straszysz? Uciekasz? Tak, ale nie wiem gdzie. On poszedł Zostanę za tobą. W piździe. Nie. Czekaj, widzi mnie? Widzisz mnie? Dobra. Nie. A już jest tak głośno serce bicie. Bo wiesz, jak ten pasek się na górze skończy, to my umrzemy. On nie przestał mnie gonić. Nie wiem gdzie mam iść. Gdzie jest druga brama? Po drugiej stronie mapy zupełnie. Ej, mówi, że nie pozwala nam otworzyć ty. A jak mnie robisz wciula... Dobra, jestem przy drugiej bramie. To uciekaj, wychodź. No a ty? Ja właśnie otwieram sobie bramę, bo on stoi koło mnie, słuchaj. I pozwala mi otworzyć, słuchaj, tak. No dobra, to mogę uciekać? Otworzyłem. Tak, uciekaj, wychodzimy. Uciekłem. Natalka, mamy to. No a oni tu jeszcze stoją przy tej bramie. Wyłaź, wyłaź! Dobra, Mamy to! Pięknie, ale ej, normalnie, ale akcja. Ej, wyszliśmy. Mam jakieś osiągnięcie, a nie przeczytałam, ślepakura. Zobaczysz sobie na Steamku. Natalcia, czy to jest twoja pierwsza ucieczka, czy druga? Nie, no pierwsza nie, druga też nie. Tak? Mhm. Ja już nie pamiętam. No, aż tak źle a nie ile było. Razy uciekliśmy? Nie pamiętam. No, kilka coś tam zdarzyło. Ej, ale to jest najważniejsze, że się udało, tak? Ale patrz, po tylu miesiącach. Tak, i patrz, jaki pierwszy mecz był super dobry. No. No, to moi drodzy, dziękuję wam za dzisiaj serdecznie. Była Desełko. Byłam. Desełko moja Des. I byłem również ja. Pamiętajcie, żeby wpaść na kanał jej. Standardowe. Tak. No i słyszymy się, słuchajcie, niedługo, bo będziemy mieć jeszcze jeden odcinek dla was, jakby wiecie. Nagrywamy jeszcze jeden, bo fajnie jest. Mm-hmm. Także trzymajcie się. A czemu ja biegnę łysa? No coś może się zbadrzyło. A faktycznie! Ej, nie zauważyłem ty. Teraz tak, czemu ja biegnę łysa? No dobrze. To jest, po prostu zrzuciłaś perukę z radości. Dokładnie. Just. Tak. Buzi, buzi, pa. Buzi, pa.